planujemy zorganizować. Kilka elementów. No, zaczynamy dzisiaj od konferencji popularno-naukowej o idei i roli sztandaru oraz ich wpływie na środowiska fundacyjne. Możemy? Historia lokalnych sztandarów. Tę konferencję zorganizowało Centrum Kultury i Sztuki. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki przy współpracy z wieloma partnerami Muzeum Archiwum zorganizowało konferencja, która jest początkiem konkursu na temat dziejów pułtuskich sztandarów. Tych sztandarów mamy dużo, są organizacje, które działają do dzisiaj, są nieistniejące, mamy repliki sztandarów. Byłoby bardzo dobrze, gdyby młodzież po tej konferencji potrafiła po amatorsku, ale z pewną już wiedzą fachową zająć się dziejami pułtuskich sztandarów, zarówno kościelnych, bo i o tych będzie dzisiaj mowa, jak i państwowych. Te sztandary to jest część naszej tradycji, naszego wspólnego dziedzictwa. Bardzo dziękuję. I tutaj właśnie jest szalenie ważna rola partnerów. Za chwilę będę o tym też mówić. Konkurs badawczy dla młodzieży, historyczno-fotograficzny, które omówię na końcu, w projekcie odgrywają partnerzy. Ponieważ niektórzy są w posiadaniu obiektów, to znaczy sztandarów czy chorągwi, będziemy tutaj umownie używać ogólnego pojęcia, czy też ja będę używać pojęcia sztandar, bo nawet nie przypuszczałam, że mamy tak wielkie bogactwo historyczne w tym temacie. Okazuje się, że zlokalizowałam na dzień dzisiejszy około 103 sztandarów czynnych i tych historycznych. I teraz jeszcze raz do tego motta. Do powstania każdego sztandaru przyczynili się ludzie, których między innymi chcemy upamiętnić w tym projekcie. Jeden sztandar, wiele osób, szczytny cel, idea, a dzisiaj historia. Otwieram zatem konferencję, element projektu pod jednym tytułem Historie lokalnych sztandarów. I tutaj właśnie jest szalenie ważna rola partnerów. Za chwilę będę o tym też mówić. Konkurs badawczy dla młodzieży, historyczno-fotograficzny, który omówię na końcu spotkania. No i efektem będzie druk pamiątkowej publikacji, w której znajdą się metryki sztandarów zlokalizowane.